Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry. Witam w Laboratorium Metrologii. Dzisiaj omówię Wam budowę i zasady działania amperomierzy cęgowych. Tego typu rozwiązanie umożliwia bezkontaktowy pomiar prądu, a więc bez potrzeby rozłączania obwodu elektrycznego. Jest to zdecydowana zaleta tego typu przyrządów w stosunku do klasycznych amperomierzy, gdzie musimy przerwać obwód, włączyć się szeregowo z amperomierzem i dopiero możemy mierzyć. Poza tym takie, nazwijmy to, klasyczne multimetry umożliwiają pomiar prądu do wartości 10, niektóre 20 amperów i to w bardzo ograniczonym czasie do kilkunastu, kilkudziesięciu sekund. W przypadku cęg tego ograniczenia nie ma. Podstawowe zakresy to jest 6, 60, 600, a czasami i powyżej kilo ampera. I to wszystko możemy mierzyć bez rozłączania obwodu, po prostu wpinając się cęgami na dany przewód. Jeżeli chodzi o budowę i zasady działania, mamy tutaj przyrządy przeznaczone wyłącznie do pomiaru prądu przemiennego, a więc z uzwojeniami na rdzeniu, do prądu stałego i przemiennego, gdzie dodatkowo jest czujnik Halla i tak zwane cewki Rogowskiego, o których dzisiaj wspomnę, ale nie będę ich szczegółowo omawiał. Za to dokładniej przyglądniemy się tego typu przyrządom, rozbiorę je dla Was, zobaczymy, co jest w środku, jak są zbudowane i jak to jest możliwe, że bezkontaktowo dosyć dokładnie mierzą prąd. To jest pierwsza część filmu, w której omówię właśnie zasady działania, natomiast w następnym filmie zrobię dla Was testy kilku popularnych przyrządów cęgowych i zobaczymy, jak dokładnie mierzą prąd, zarówno stały i przemienny. Zapraszam na film. Jakie są podstawy fizyczne działania przyrządów cęgowych? Otóż, jak wiemy z fizyki, przewód z prądem wywołuje pole magnetyczne. Linie sił tego pola mają postać okręgów i są rozłożone koncentrycznie wokół przewodu. Zjawisko to opisuje prawo Ampera, które wiąże indukcję magnetyczną B, a więc podstawową wielkość opisującą pole magnetyczne, z prądem, duże I, który jest źródłem tego pola. Prawo Ampera ma następującą postać. Całka krzywoliniowa z B razy DL jest równa mi 0 razy mi R razy I, gdzie B to indukcja, I to wspomniany prąd. Natomiast mi 0 to przenikalność magnetyczna próżni, mi R przenikalność magnetyczna względna, to są stałe fizyczne, natomiast DL jest to elementarny odcinek drogi całkowania. No i jeżeli teraz to całkowanie wykonamy po okręgu, dla uproszczenia reprezentującym linię sił pola, no to taka całka jest równa obwodowi tego okręgu, a więc 2pi R. Dostajemy więc równanie B razy 2pi R, równa się mi 0 razy mi R razy I, skąd już łatwo możemy wyliczyć wartość indukcji B. A więc jak widzicie, rzeczywiście mamy tu relację pomiędzy B, indukcją, a prądem. No i to zjawisko, fakt, że mamy do czynienia z polem magnetycznym wokół przewodników z prądem, jest wykorzystywane w dziesiątkach różnych urządzeń elektrycznych. Od transformatorów, po różnego rodzaju czujniki indukcyjne, hala, no i właśnie jest to zjawisko również podstawą działania naszych przyrządów cęgowych. Obecnie przyrządy cęgowe są
można powiedzieć, zintegrowane z multimetrem. Dlatego, że oprócz cęg mamy tutaj inne funkcje pomiarowe. Pomiar napięcia stałego przemiennego, rezystancji, ciągłości, diod i tak dalej. Praktycznie każdy przyrząd to umożliwia, plus jakieś podstawowe, dodatkowe funkcje. Wyjątkiem są takie cęgi dedykowane do pracy na przykład z oscyloskopem, czy też takie, które mają wyłącznie funkcję pomiaru prądu, czy też przetwarzania wartości prądu na napięcie, które można sobie zmierzyć klasycznym, zwykłym multimetrem. Ale tak jak mówię, to jest raczej wyjątek. Bardziej popularne są tego typu rozwiązania. Na rynku są cęgi przeznaczone wyłącznie do pomiaru prądu przemiennego, takie jak ten model. I druga grupa to przyrządy dla prądu przemiennego i prądu stałego. Zaraz sobie rozbierzemy te przyrządy i zobaczymy, czym one się różnią w środku, jaka jest ich budowa i zasada działania. Natomiast na początek dwa słowa na temat cęg przeznaczonych dla prądu przemiennego. Ich zasada działania jest prosta i można ją porównać do klasycznego transformatora. Prąd przemienny płynący przez badany przewód wywołuje wokół niego zmienne pole magnetyczne. Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej odkrytej przez pana Faradaya w 1831 roku, pole to indukuje siłę elektromotoryczną indukcji w drugim obwodzie elektrycznym pod warunkiem ich wzajemnego sprzężenia magnetycznego. W transformatorach i miernikach cęgowych to sprzężenie w dużej mierze gwarantuje rdzeń wykonany z materiału ferromagnetycznego, stanowiący mały opór dla strumienia magnetycznego, którego źródłem jest uzwojenie pierwotne. Wartość indukowanego napięcia w uzwojeniu wtórnym zależy od szybkości zmian strumienia magnetycznego oraz liczby zwojów uzwojenia wtórnego zgodnie ze wzorem E równa się minus N dφ po dt, gdzie E to wartość indukowanego napięcia w uzwojeniu wtórnym, φ strumień magnetyczny, T czas, a N to liczba zwojów uzwojenia wtórnego. Znak minus w równaniu wynika z reguły Lenza, ale nie będziemy o tym teraz szczegółowo mówić. Popatrzcie, mam tutaj taki najtańszy miernik z Allegro. Kupiłem go za 30 zł, pierwotnie chciałem go przebadać, ocenić jego dokładność, ale okazało się, że on się po prostu rozpadł mechanicznie, zanim w ogóle go uruchomiłem. Nie da się włożyć do niego baterii, ani zamknąć klapki. Zaczął wskazywać jakieś dziwne wartości, więc dla dobra nauki poświęciłem go i rozebrałem dla Was. To jest miernik wyłącznie do pomiaru prądu przemiennego. No i zobaczmy, jak on jest zbudowany. Popatrzcie. Tak wygląda wnętrze cęg. Mamy tutaj rdzeń wykonany z jakiegoś materiału ferromagnetycznego i na obydwu częściach tego rdzenia jest nawinięte uzwojenie. Teraz, jeżeli tu włożę przewodnik z prądem, no to wytworzy on pole magnetyczne, co z wcześniej przytoczonym prawem Faradaya spowoduje wyindukowanie w tych uzwojeniach napięcia. Jeżeli teraz do tych uzwojeń dołączymy rezystor pomiarowy, no popłynie jakiś prąd, no i ten prąd będzie można zmierzyć już klasyczną metodą. Znając jakby przekładnię tego układu, no można na tej podstawie ocenić wartość prądu tego, który to pole wywoła. Czyli mamy tutaj nawiązanie do klasycznego transformatora. Popatrzcie, mam tutaj rdzeń toroidalny, uzwojenie wtórne, to, które przed chwilą widzieliście w mierniku, natomiast uzwojenie pierwotne no, stanowi mój przewodnik z prądem. Bardzo prosta zasada działania. Tutaj dwie uwagi praktyczne. Jeżeli cęgi zapnę po prostu tak na przewód, no to on nie wskaże nic przy prądzie przemiennym.
Dlatego, że mamy tutaj wewnątrz takiego przewodu dwie żyły, tak? Fazę i zero, czyli jakby ten prąd płynie tam i z powrotem, no i wypadkowe pole jest wtedy równe zero i nie dostaniemy żadnego wskazania. Musiałbym rozciąć ten przewód tutaj, wyciągnąć jedną żyłę i zapiąć się na nią. Ewentualnym rozwiązaniem tego problemu są takie rozdzielacze. Popatrzcie, gdzie wpina się to na dany odbiornik i tutaj te przewody są rozdzielone, dzięki czemu można zapiąć się jakby na jedną żyłę przewodu i już pomiar jest możliwy bez konieczności jakby niszczenia przewodu, tak, rozcinania go. Tutaj nawet widzę, że można sobie zwielokrotnić zakres razy 10, a więc bardzo fajne rozwiązanie. Również, jeżeli mamy przyrząd do pomiaru prądu przemiennego, to proszę pamiętać, że on nie będzie w ogóle reagował na prąd stały. Wskaże 0 przy prądzie stałym. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie w osi rdzenia ferromagnetycznego czujnika Halla, za pośrednictwem którego możliwy jest pomiar prądu stałego. Zjawisko Halla zachodzi w pewnych przewodnikach, przez które płynie prąd elektryczny. Jeżeli taki przewodnik będzie umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym, to nanośniki prądu I, małe I dla odróżnienia prądu, który chcemy mierzyć, zacznie działać siła, powodując zmianę trajektorii ruchu nośników prądu. To z kolei powoduje niejednorodność rozkładu ładunków dodatnich i ujemnych w poprzek przewodnika, a więc powstaje pole elektryczne będące źródłem tak zwanego napięcia Halla UH. Napięcie to jest równe RH razy I razy B podzielone przez D, a jeżeli by podstawić wcześniejszą zależność, to RH razy I razy mi R, mi 0 I podzielone przez 2pi RD, gdzie z nowych wielkości mamy RH, stały współczynnik zależny od materiału, z którego wykonany jest przewodnik, a D to grubość płytki czy też przewodnika. Mamy więc wprost proporcjonalną zależność pomiędzy napięciem Halla a indukcją magnetyczną B. Związek ten umożliwia bezkontaktowy pomiar prądu duży i tego, który nas interesuje, w badanym przewodniku, przewodzie czy kablu, który wytwarza pole o wspomnianej indukcji B. A w jaki sposób są zbudowane cęgi, które umożliwiają pomiar również prądu stałego? No, zgodnie z tym, co przed chwilą powiedziałem, powinniśmy się spodziewać wewnątrz czujnika Halla. Mam tutaj taki Unite 211B, który uległ uszkodzeniu takiemu, że nie dało się go naprawić. W związku z tym też poświęciłem go dla dobra nauki. I popatrzcie, co mamy tutaj w środku. Udało mi się ściągnąć tą obudowę z jednej części cęg. Tej drugiej już nie rozbierałem, bo to dosyć trudno jest ściągnąć. Poza tym tu jest tylko rdzeń, tak? Natomiast czujniki są wyłącznie po tej stronie cęg. I zobaczmy, jak to wygląda w tym przypadku. Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj uzwojenia żadnego na rdzeniu. Za to są dwa czujniki w tym miejscu i w tym miejscu. Popatrzmy. Mam nadzieję, że będzie ostry obraz. Jak nie, to wrzucę zaraz zdjęcie. Z tej strony mamy czujnik Halla i tutaj z tej strony również mamy czujnik Halla. Tą tasiemką sygnały są wyprowadzone na płytkę. W niektórych rozwiązaniach oprócz czujnika Halla jest jeszcze uzwojenie tutaj nawinięte. To jest tak zwane uzwojenie kompensacyjne, które ustala punkt pracy tego obwodu magnetycznego tak, żeby on nie wchodził w nasycenie. No ale jak widać, Unite tutaj tego nie zastosowało. Mamy takie po prostu rozwiązanie. No i to umożliwia pomiar zarówno prądu przemiennego, jak i prądu stałego. Udało mi się zgromadzić całkiem sporo multimetrów do testów
różnych producentów na prąd stały i przemienny. No i już w następnym filmie pokażę Wam wyniki oceny ich dokładności. A zrobię to na takim stanowisku, które sobie tutaj specjalnie do tego celu zbudowałem, z kalibratorem prądu przemiennego, który daje mi tutaj do kilkunastu chyba, czy do 20 amperów prądu przemiennego. Dodatkowo wydrukowałem sobie na drukarce 3D takie podstawki pod przewód, tak aby no, w kontrolowanych warunkach wykonywać pomiar i żeby te przewody mniej więcej przechodziły przez środek cęg. I będę robił tutaj eksperymenty. Wynikami podzielę się z Wami w następnym filmie. Natomiast dzisiaj tylko mała zapowiedź. Popatrzcie, mam tutaj w tej chwili idealnie prawie 10 amperów. Mogę to jeszcze podregulować troszkę. OK, proszę, 10 amperów. I jakie są wskazania no, tych trzech na razie wybranych przeze mnie przyrządów? Popatrzcie, wszystkie są na zakresie 60 amperów. A włączmy podświetlenie. Sonel wskazuje 10,43. Ten z Allegro 10,03. A ten Unite 9,98. Jeszcze raz, 10,4, 10,04 i 9,98. Łatwo już policzyć błędy. Zróbcie to proszę i ocencie, który jest najdokładniejszy, a który mierzy najgorzej. Oczywiście to jest tylko jeden pomiar. Ja zrobię dla Was całą charakterystykę na wszystkich zakresach i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dodatkowo sprawdzę również wpływ położenia przewodu względem cęg na dokładność pomiaru. Sprawdzę wpływ średnicy przewodu, a więc zapowiadają się ciekawe eksperymenty. Już w następnym filmie zrobię dla Was testy oceny dokładności przyrządów cęgowych. Między innymi porównam dla Was tego dosyć drogiego Sonela z bardziej przystępnym cenowo Unite, zarówno w trybie pomiaru prądu przemiennego, jak i prądu stałego. Zbadam dla Was również inne cechy tych multimetrów, jak chociażby pomiar prądu rozruchowego, czy też wpływ położenia przewodu względem cęg na dokładność pomiaru. To wszystko już w następnym filmie, tak więc sprawdzajcie proszę kanał, bo już niebawem ten film się pojawi. Na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam za obecność i do zobaczenia następnym razem.